No to jesteśmy w następnym i mamy pana, figurkę pana dyżurnego i jesteśmy w miejscowości, gdzie PESA produkuje swoje pojazdy, czyli Bydgoszcz. I na początku też mamy taki mały zabyteczek TKP 1 numer taborowy 46. I teraz będziemy szli w stronę dworca. Data otwarta to 25 lipca 1851 roku. I to jest pierwszego dworca. Tego tam w tle. I on wtedy powstał jako mały kawałek. Środek. Ogólnie jak jesteśmy tutaj przy perona, to jest 7 peronów i 9 krawędzi peronowych. Tak. Po lewej jest ten stary historyczny budynek, który, jak mówiłem, w 1851 roku został wybudowany z środek. Po prawej stronie jest drugi budynek, który powstał w 1870 roku, ten pierwotny. I to ten po prawej, co stoi budynek dworca, to była druga rozbudowa dworca w 1870, czyli postawienie drugiego budynku. Bo w 1861 roku ten po lewej stronie został rozbudowany o dwie boczne części, takie masywne, ala zamkowe, z wieżami. Tak jak wcześniej wspominałem, prawy to jest 1870 rozbudowa i w 1910 roku ten po lewej uległ pożarowi. 5 lat naprawa po pożarze trwała do 1915 roku. W 1975-1972 ten po prawej zostało lekko przebudowany i mniej więcej dostał taką formę jak teraz ma ten dworzec po prawej. I w 2014-2015 rok to była modernizacja tutaj tych dworców, zapewne peronów i dostosowywanie. Po prawej jest jedna wyspa z jedną krawędzią peronową, druga wyspa ma dwie krawędzie peronowe. Tutaj przy dworcu jest jedna krawędź peronowa z tej strony. I tam mamy następną wyspę z dwoma krawędziami. I przy dworcu następna krawędź, czyli tam 3, 4, 5, 6, 7. I się zastanawiać, czy 7, a ja mówiłem o 9 krawędziach peronowych. Bo natomiast dwie pozostałe krawędzie są tam dalej. Ja widziałem na filmiku, jest zapewne tego za dobrze można nie widzieć.
albo już się pojawia. I w środku dworca są dwie takie hale z pomieszczeniami. Hale z ławkami. Ogólnie w tym nowym są kasy. W tym starym są tylko poczekalnie. Na tym peronie, gdzie ja jestem, za pewien czas zapewne przyjedzie telka. Tak, z tamtej strony stał zapewne przetok tutaj bydgoski, który tutaj pomaga przy manewrach. I tak jak wcześniej mówiłem, ściana oporowa zrobiona i 8-9 krawędź. W oddali jest pętla tramwajowa. I tak. I właśnie wjeżdża PKP. W ogóle tutaj wszystko jest. Jest, czyli PKP Intercity, Polregio, regionalne. I tak. Niektórych może się zdziwić. Semafor jednokomorowy z sygnałem stój. Tak po prostu zbudowano, no, zostało tutaj w tym miejscu. I oczywiście lokomotywka sobie odpoczywa. I tutaj są dwie krawędzie i trzeci tor jest taki odstawcy trakcyjny, żeby sobie lokomotywy mogły, można było zjechać z lokomotywą. I tak. Jak część z Was wie, ja pochodzę z Wrocławia, a u nas we Wrocławiu kadeki jeżdżą. I co? Przekazuję, przyjechałem do Bydgoszczy. I co w Bydgoszczy widzę? Pesę dla kadeka. Nie wiem, czy to jest już z tych kontraktów elfów dwójki, czy na serwisie stoi. Tak, dłuższy czas trzymając komórkę w ręce, za którą synkę trochę trudno wytrzymać. I tak, czteroczłonowy kadek stoi, a przed kadekiem stoi dla RegioJetu skład, który jest robiony. Bo jak zauważyliście, jest pierwszy i trzeci człon pomalowany już, środkowy jeszcze nie. Czyli w trakcie produkcji. Jak tutaj na budynku widać, PESA. Pojazdy synowe PESA Bydgoszcz S.A. I to są dawne zakłady napraw taboru kolejowego w Bydgoszczy.
czyli tak, budynek to nie jest kolejowy, ale widać, że ceglany, niemiecka robota, tak jak ten pierwotny budynek, też jest tak w starym jakby niemieckim stylu, jak dla mnie zrobiony. I co ogólnie, co do liczby członów, pomyliłem. Pięcioczłonowy Elf Dwójka dla Wrocławia. Czyli już ładnie postarali się, jak mają wyprodukowany EZ. Tam oddali jest skład Ariby i widać, tak jak mówiłem, pętla tramwajowa. I tam, gdzie teraz patrzymy, to dalej się jedzie na Gdynię. I w tym miejscu teraz będę już skończył na dzisiaj. Trochę się pozwiedzam i jadę do następnego miasta. Pociąg osobowy Ariby do stacji Chojnice przez stację Rynkowo-Wiadów, Maksymilianowo, Serock, Świekatowo, Wierzchocin, odjedzie z domu 9.